Już w styczniu Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się w ogólnopolską inicjatywę Instytutu Książki, natomiast nadzór merytoryczny nad projektem realizowanym przez wieluńską placówkę sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi. Ja zawsze podkreślam, że każda wizyta czytelnika w bibliotece to jest swego rodzaju rozmowa o książce. Poza tym przypomnę, że przy bibliotece istnieje koło teatralne i te nasze spotkania przygotowujące do kolejnych spektakli to jest również rozmowa o książce, która będzie kiedyś oczywiście pokazana w formie teatralnej na scenie. Przypomnę również, że w bibliotece już od 2 lat odbywają się takie cykliczne spotkania, spotkania, które prezentują przede wszystkim arcydzieła literatury światowej, ale poprzez ich adaptacje filmowe. A tym razem, tak jak już wspomniałam, forma taka bardziej już sformalizowana, a mianowicie dyskusyjny klub książki. Nasza biblioteka wpisała się w taką inicjatywę ogólnopolską, a mianowicie jest to inicjatywa Instytutu Książki, który jest instytucją zarządzającą projektem dyskusyjne kluby książki. Spotkania dyskusyjnego klubu książki odbywają się raz w miesiącu, mają charakter otwarty i adresowane są do miłośników czytania, którzy czują potrzebę dzielenia się swoimi wrażeniami po przeczytaniu książki. To propozycja, w ramach której, tak jak już wspomniałam, chcemy zarażać pasją czytania, chcemy kreować przede wszystkim modę na czytanie, popularyzować książkę i czytelnictwo. Będziemy wybierać bardzo różne tytuły, różne książki. Będą to propozycje, które czasem będą wynikały z kolejnych spotkań. Na spotkania dyskusyjnego klubu książki zapraszani będą do biblioteki również pisarze. To, że biblioteka staje się członkiem DKK, to oznacza dla naszej instytucji, że pojawi się w niej w ciągu roku na zaproszenie biblioteki znany pisarz, jeszcze w tym roku nie wiemy, kto to będzie, i będzie to spotkanie bezkosztowe. Także to jest taka wymierna, bardzo konkretna korzyść dla biblioteki. Złożyliśmy już konkretne zapotrzebowanie, że tak powiem, na autorów, ale czekamy, na razie dla nas samych jest to niespodzianka. Ostatnie spotkanie dyskusyjnego klubu książki, które odbyło się 11 kwietnia, dotyczyło lektury Hera, moja miłość, Anny Onichimowskiej. O każdym z terminów będziemy informować przede wszystkim na naszej stronie internetowej. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że te nasze spotkania to są spotkania oczywiście o książce dla miłośników czytania, ale one będą miały taki charakter towarzyski, a więc będzie kawa, herbata, nie będziemy nikogo zobowiązywać, nie będziemy do dyskusji, nie będziemy również odpytywać. Także mamy nadzieję, że na zasadzie naprawdę ogromnej dobrowolności zjawią się nasi czytelnicy i w takich sympatycznych warunkach porozmawiamy o książkach.